Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Praca w przedszkolu, szkole to szczególny rodzaj zawodowej kariery. Doświadczony belfer potwierdzi, ten zawód po prostu trzeba kochać. Czy to wystarczy? Eksperci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania imienia Tadeusza Kotorbińskiego w Olsztynie podkreślają, niezbędne jest ustawiczne doskonalenie umiejętności, a te oferują studia podyplomowe. Dziecko w pierwszych latach życia jest niezwykle podatne na wpływ osoby dorosłej. Dlatego od wychowawcy w przedszkolu i nauczyciela uczniów z pierwszych klas szkoły podstawowej wymaga się szczególnego zaangażowania. Ich praca w znacznym stopniu kształtuje chęć młodego człowieka do dalszego rozwoju. To nie jest tylko praca. Jeżeli ktoś chce wybrać ten zawód, musi się liczyć z wielką odpowiedzialnością za te dzieci. No i przede wszystkim musi mieć pasję. Trzeba przede wszystkim kochać te dzieciaczki. Niezbędne są odpowiednie kwalifikacje. Trzeba mieć uprawnienia do pracy z najmłodszymi dziećmi i uczniami klas 1-3 szkół podstawowych. Stąd duże zainteresowanie studiami podyplomowymi w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania imienia Tadeusza Kotorbińskiego w Olsztynie. Są to osoby o specyficznych cechach osobowościowych. Na pewno osoby, które lubią dzieci, chciały zawsze pracować w takim zawodzie i to daje się odczuć. Może dlatego, że są to ich kolejne studia, wybrane zdecydowanie bardziej świadomie. Takie kompetencje są wymogiem, a więc i warunkiem ubiegania się o pracę w zawodzie nauczyciela. Chęć rozwoju i ustawicznego kształcenia doceniają olsztyńscy pracodawcy. To, co dostajemy na studiach, to jest baza, tak? Potem dochodzi doświadczenie i właśnie widząc w pracy, co się dzieje, jakiego mam klienta, którym jest dziecko i rodzic, dobiera się studia podyplomowe. Ale studia na kierunku wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna mogą być również furtką do własnej działalności gospodarczej. Moi znajomi mają zamiar otworzyć przedszkole i też muszą skończyć taki kierunek studiów. Także jak najbardziej te studia pomagają na otwarcie w przyszłości jakiegoś biznesu. A szczegółów dotyczących studiów podyplomowych można szukać na tej stronie internetowej. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv